Od 24 grudnia 2017 roku do 15 kwietnia 2018 zamknięte zostały dwa szlaki piesze w Jakuszycach. Czerwony od Polany Jakuszyckiej przez samolot do Orla oraz zielony od Polany Jakuszyckiej górnym duktem Końskiej Jamy do kopalni Stanisław. Towarzystwo proponuje miłośnikom pieszych wędrówek ścieżki alternatywne. Taka decyzja w okresie zimowym podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Zaczyna się tam robić tłok. A wiadomo, jeżeli jest za dużo ludzi do korzystania, to zaczynają się robić te szlaki niebezpieczne, bo nie wszyscy ludzie rozumieją, że trzeba pójść na kompromis i jakoś, żeby piesi nie niszczyli zakładanych szlaków narciarskich, a narciarze, żeby nie byli zdenerwowani na pieszych, którzy gdzieś tam im chodzą. Należy wiedzieć, że zamknięcie szlaków przez PTTK jest swego rodzaju zaleceniem dla pieszych. Nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Administratorem terenu jest Nadleśnictwo Szklarska Poręba, a te ostatnio odwołało wprowadzony wcześniej z innych przyczyn okresowy zakaz wstępu do lasu. Apelujemy do narciarzy i do pieszych, aby sobie nie wchodzili w drogę i sobie nie przeszkadzali. Tam jest miejsca dość dla wszystkich, a myślę, że w okresie letnim we współpracy z Nadleśnictwem Szklarska Poręba i Biegiem Piastów postaramy się tak jakoś ułożyć te szlaki, pozmieniać je, żeby nie było rzeczywiście kolizji, bo ruch jest coraz większy. Więcej informacji na temat zmian na szlakach turystycznych można znaleźć na stronach internetowych PTTK Karkonoskiego Parku Narodowego i Nadleśnictw Śnieżka oraz Szklarska Poręba.